Powiedz mi, co po kolei zostało zmienione w twoim wizerunku i wyglądzie? Tak jak powiedziałeś, zostało zmienione bardzo dużo. Po pierwsze, byłam długowłosą blondynką. Tutaj robimy miedziany kasztan na całość. Tak wygląda. A reszta? Strój, spodnie? Generalnie dzisiejszy strój bardzo odpowiada przede wszystkim piosence i temu, co mojemu, można powiedzieć, rodzajowi ekspresji, jaki ma. Co to za piosenka? Piosenka z repertuaru Stinga, We'll Be Together Tonight. No i Sting w wykonaniu pięknej Kasi. Jeżeli idol powinien być brunetką z grzywką, a nie długowłosą blondynką, to musicie po prostu już teraz używać waszych telefonów w celu zagłosowania na Kasię, tak? Tak. Zgadza się, Kaśka? Zgadza się. Zasuwaj na scenę. Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór. I see me with you and all the things you do keep turning round and round in my mind. Forget to where I wish we'd always be together and any other thought is I'm a guy. To have you with me, I've dreamed at 17. I need you as my God in my life. My love is a flame that burns and you're made. We'll be together, we'll be together. Dziękujemy ci, Kasiu. Bardzo proszę, Robert. Kasiu, jeżeli ktoś z tutaj obecnych jurorów powie, że coś było złego w twoim wykonaniu, to natychmiast, niezależnie od płci, wyzywam na ubitą ziemię, bo było bardzo dobrze. Naprawdę. Kuba, uważaj, nie startujesz w mojej konkurencji wagowej. Gdzie to tej porze ubitą ziemię znajdziesz? No tak. Wszędzie beton. Było bardzo dobrze. Ponadto absolutnie jesteś najlepszą... Zaproponowałaś najlepszą interpretację, najlepszą zmianę interpretacji chyba w historii tego programu. Rzeczywiście nie, no z piosenki, której ja bardzo nie lubię, nie przerywaj mi, Kuba, z piosenki, której nigdy nie lubiłem, zrobiłaś coś naprawdę bardzo fajnego, zupełnie ją zmieniłaś na lepiej. Ela. Fantastycznie zaśpiewałaś, bardzo mi się podobało. Idź w kierunku rzeczywiście rozpoznawalności, bo to jest twój lekki problem, poza tym nie powiem krótko. Ela ma rację, Ela ma rację. Oni biorą te same lekarstwa. Przepraszam cię, nie wiem, co mi porobię. Powiem krótko. I siedzą po tej samej stronie. Słuchaj, jest w porządku. Jestem absolutnie zafascynowany twoją energią. Kto się przebija, wychodzi na zewnątrz, wiesz, jesteś bardzo jakaś. Jestem na tak. Dziękuję bardzo. Kasiu, no to ja znowu wyjdę na Andrzeja Lepera tego programu. Sting, jak był w Polsce, powiedział, że bardzo go boli, jak ktoś nie rozumie jego piosenek, bo sam wie, że czasami utwór Roxanne jest brany za utwór o dziewczynie, która używa dezodorantu Rexona, wiesz, i bardzo go to męczy. Natomiast on był artystą, który udowodnił, że w muzyce nie ma granic, że można się w muzyce rockowej, reggae, w jazzie rozpychać do woli. Znalazłaś tyle swojej przestrzeni w tej piosence, że po prostu Leszczyński po raz pierwszy miał rację, naprawdę, byłaś znakomita. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Kasia, no coś niesamowitego.
spotkało mnie, zupełnie nie wiem, co powiedzieć. I w ogóle mam, znaczy mam strasznie dużo do powiedzenia, tak jak po pierwszym castingu, ale nie będę. Dawaj, dawaj mów. Nie no, bardzo się cieszę, że wyszło tak, jak wyszło. Jestem szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. I ludzie to docenią, myślę. Mam taką nadzieję.